Cześć, witajcie. Dziś będzie trochę egzotycznie, bo opowiem Wam o smartfonie Zero Ultra marki Infinix. Jest to nowy gracz na polskim rynku, ale marka ta jest bardzo popularna na przykład w Indiach, w Afryce. No a niedawno zawitała na nasz polski rynek. Zawitała z takimi powiedzmy niedrogimi średniaczkami, ale to już jest, jak sama nazwa trochę wskazuje, super średniak, czyli średniak, ale z tego wyższego średniego segmentu cenowego, z średniego segmentu rynkowego, Zero Ultra. To zaczynamy. Na początek o tym, co już na dzień dobry budzi dosyć pozytywne skojarzenia, mianowicie o zestawie. Opakowanie widzicie, jest też całkiem niebrzydkie, a w środku, poza tym, co spodziewamy się zwykle znaleźć, czyli makulaturką i igiełką do otwierania kart. Mamy też, moi drodzy, ładowarkę. Wbrew obecnej modzie, Infinix dodaje ładowarkę. Do tego oczywiście przewód i jeszcze znajdziemy tam pokrowiec silikonowy na tył telefonu, czyli możemy sobie fajnie ten telefon już na dzień dobry chronić. Skoro mówię o ochronie, to dodam też, że fabrycznie na telefonie jest naklejona folia ochronna, ale niestety ona dosyć szybko zaczyna tu na brzegach odchodzić. Wygląda nieestetycznie. Ja ją po prostu zdjąłem, żeby telefon jako tako wyglądał na zdjęciach. Po prostu mi się nie podobała. Ale ochrona na dzień dobry jest i to bardzo ważne. A do tego jeszcze, moi drodzy, w komplecie znajdziemy słuchawki do USB-C, słuchawki douszne, takie fabryczne, producenckie, niezbyt wyszukane, grające co najwyżej poprawnie, ale jednak jest to element praktycznie już w tej chwili niewystępujący w przyrodzie, a tu są słuchawki. I jeszcze, gdyby ktoś chciał słuchawki podłączać z mini jackiem, to jeszcze Infinix daje przejściówkę. Także zestaw jest naprawdę bardzo obfity, sprawia naprawdę dobre wrażenie już w momencie, kiedy wyjmujemy telefon z pudełka. A czy cieszymy się dalej, kiedy już go weźmiemy do ręki? Myślę, moi drodzy, że po wyjęciu Infinixa Zero Ultra z opakowania nadal możemy się cieszyć, bo telefon jest całkiem ładny. Zarówno front, jak i tył mają zakrzywienia po bokach. Ja wiem, że zagięte wyświetlacze nie każdy lubi, ale mnie to akurat nie przeszkadza, a wygląda dosyć dobrze. Powierzchnia jest trochę błyszcząca, a trochę nie. Ona się bardzo ładnie mieni pod światło, jak widzicie. Do tego mamy tutaj taki fajny rzucik, a w sumie całość jest jednak taka trochę matowa, na tyle matowa, że nie widać śladów paluchów na tej obudowie, więc kolejny plus. Oczywiście sama stylizacja, no cóż, jest taka jaka jest, jednemu się spodoba, drugiemu nie. Niemniej obiektywnie muszę przyznać, że telefon zaliczam do tych ładnych. W dodatku całość jest jeszcze do tego porządnie zrobiona. Nie ma tutaj żadnych wpadek ani z ergonomią, ani z jakością montażu, obudowanie trzeszczy. Wszystko jest fajnie złożone i rzeczywiście mamy poczucie nawet takiego troszeczkę premium. Rameczka obudowy wygląda na metalową i powiem szczerze, że nie udało mi się ustalić, z czego tak naprawdę jest, bo z jednej strony wygląda jak metal, daje też poczucie metalu, ale jest fajnie ciepła, a nie widać po bokach nigdzie pasków antenowych. Jedynie plastikowy element na górze może sugerować, że tam właśnie są anteny, a reszta po prostu jest nie poprzecinana żadnymi obcymi elementami. Niemniej ciężko ocenić, czy to tworzywo, czy metal. Jeżeli tworzywo, to ono bardzo dobrze udaje metal i wygląda wręcz świetnie. A jeżeli to metal, no to brawo, że nie jest poprzecinanym paskami antenowymi, a wszystko ukryto u góry bez żadnego uszczerbku dla funkcjonalności urządzenia. Producent ani słowem nie wspomina, z czego jest obudowa, jakie szkła zastosował. Nie mówi też niczego o wodoszczelności telefonu. Co prawda zauważyłem wokół szufladki na karty uszczelnienie, ale żadnego oficjalnego certyfikatu nie ma, więc możliwe, że jest tu po prostu taka podstawowa wodoodporność na wszelki wypadek, na wypadek deszczu czy przypadkowego zachlapania telefonu, ale nie ma tu żadnej oficjalnej klasy, tam IP68 czy 69. No trudno, nie można mieć wszystkiego. Ale za to mamy całkiem fajny wyświetlacz. Oczywiście jest to ekran AMOLEDowy, mamy zatem bardzo głęboką, w zasadzie doskonałą czerń. Mamy fajne, nasycone kolory, mamy dobrą jasność i pewność tego, że ten smartfon będzie komfortowy w obsłudze nawet w bardzo słoneczne dni. Chociaż z drugiej strony, gdyby ten ekran był jeszcze jaśniejszy, to ja bym się nie obraził. Natomiast bardziej dokuczy to, że minimalny poziom jasności jest tutaj moim zdaniem troszeczkę za wysoki. Mógłby jeszcze schodzić niżej, bo jednak w zupełnej ciemnicy, kiedy zjedziemy ekran nawet na minimum, to dosyć dobrze świeci i może nam to w nocy przeszkadzać. Mnie osobiście to nie przeszkadza w żaden sposób, ale wiem, że są użytkownicy, którzy zwrócą na to uwagę i mogą być nie do końca usatysfakcjonowani. Ale gdyby nie to, to poza tym ekranowi już nie mogę niczego więcej zarzucić. Jest po prostu dobrym, porządnym wyświetlaczem, takim jakiego spodziewam się w telefonie z tej półki cenowej.
Producent oczywiście nie zapomniał o opcjach ochrony wzroku. Jest też oczywiście wysokie odświeżanie. Jest też oczywiście Always On Display, jak już mogliście może zauważyć. Generalnie do wyświetlacza w zasadzie nie można mieć poważniejszych zastrzeżeń. Podobnie zresztą do dźwięku. Do dźwięku również nie mam żadnych większych zastrzeżeń, ale jednak nie wszystko jest tu perfekcyjne. Jeżeli chodzi o połączenia, to wszystko jest w jak najlepszym porządku, jest po prostu super. Jakość dźwięku w słuchawce jest bardzo dobra, rozmówcy słyszą nas dobrze, telefon nie ma problemów z wyszukiwaniem sieci i z utrzymywaniem zasięgu, wszystko działa tak, jak powinno działać, jak tego oczekujemy od porządnego średniaka. Jest oczywiście 5G, jest wielozakresowy Wi-Fi, jest też oczywiście GPS, który jednak mógłby być troszeczkę precyzyjniejszy. Nie było to dokuczliwe, niemniej zauważyłem taką dziwną prawidłowość, że czasem nasza pozycja minimalnie rozjeżdżała się ze stanem faktycznym. Zauważyłem to, moi drodzy, w momencie, kiedy poruszałem się drogą główną, wzdłuż której biegła droga techniczna, droga pomocnicza, taka lokalna. I moi drodzy, co jakiś czas telefon ukazujący moją pozycję na mapce przeskakiwał z głównej drogi na tą pomocniczą, z pomocniczej za chwilę wracał na główną. Tak miał problem ze zlokalizowaniem, niektórą drogą tak naprawdę jadę. Dzieliło nas kilka metrów oczywiście. No i tu mogłoby być trochę lepiej, ale w sumie nie było źle, bo to zdarzało się sporadycznie, tak jak powiedziałem, w takich dosyć specyficznych warunkach. Niemniej, moim zdaniem nie powinno się zdarzyć w ogóle. No ale coś takiego zauważyłem. Natomiast jeżeli chodzi o współpracę z akcesoriami, z routerami i tak dalej, tutaj już niczego niepokojącego nie widziałem. Wszystko prażyło tak, jak powinno prażyć. Voice over LTE również. To wszystko działa. 5G, no wiadomo, 5G jest u nas takie, jakie jest, ale telefon sobie również poradził z wyszukaniem tego. W plusie działało wszystko tip-top i tu nie mam zastrzeżeń. A dodam jeszcze, że mamy głośniki stereo. I tu już pewne zastrzeżenia mam, bo z jednej strony głośniki grają w miarę przyzwoicie i donośnie. Zadbano nawet o dodatkowe wyloty, żebyśmy mieli wrażenie pełnej symetrii stereo, ale przy dużej mocy tym głośniczkom zdarza się takie nieprzyjemne metaliczne podbarwienie. Zaczynają tak posykiwać na nas, szczególnie w momencie, kiedy nakłada się dosyć dużo wysokich tonów. Zatem jeżeli już, to albo trzeba skorzystać z wbudowanego korektora dźwięku, albo troszeczkę zmniejszyć głośność, żeby ten dźwięk po prostu był przyjemniejszy w odbiorze. Na pełnej mocy, no, tak jak powiedziałem, zdarza mu się być już takim lekko niesympatycznym, ale to też nie jest jakaś dramatyczna wada, to nie mogę powiedzieć, żeby te głośniki były złe, ale mogłyby być po prostu troszeczkę lepsze. Tak samo w zasadzie mógłbym powiedzieć o czytniku linii papilarnych, który znajduje się tutaj, jak widzicie, pod ekranem. Wszystko super, gdyby tylko był odrobinkę, dosłownie odrobinkę wyżej, bo tak muszę mocniej zaginać kciuk, żeby palec przyłożyć. Ale jak już palec przyłożę, to odczyt jest szybki, bezproblemowy i zazwyczaj bezbłędny. Bardzo dobra jest skuteczność tego czytnika. Jak wiecie, ja nie przepadam za podekranowymi czytnikami, a ten, powiem szczerze, że naprawdę jest mało irytujący, by nie powiedzieć po prostu dobry. Dobre jest też rozpoznawanie twarzy, no ale wiadomo, ono jest oparte o przedni aparat, zwykły obraz, zatem tutaj nie jest to takie najpewniejsze zabezpieczenie, to też zawsze warto podkreślić. Niemniej działa zupełnie dobrze, tutaj też większych zarzutów pod jego adresem nie formułuję. Sporo muszę powiedzieć o interfejsie. Jak widzicie, własny interfejs Infinixa XOS. Z czym on się wiąże? Przede wszystkim jest dosyć fajnie zrobiony, daje dosyć szerokie opcje personalizacyjne. Możemy tu zmienić całkiem sporo, bo mamy i animowane tapetki, i gotowe tematy, i dosyć sporo opcji związanych z wyglądem Always On Display. Możemy oczywiście zmieniać i siatkę pulpitu, możemy również sobie dołożyć różne funkcjonalne gesty, nie tylko nawigację po systemie za pomocą gestów, ale również opcję szybkiego uruchamiania, na przykład przesunięcie dwoma palcami w dół może włączać jakąś tam funkcję, przesunięcie dwoma palcami w górę jakąś inną, rozszerzenie paluchów też coś innego, także tutaj jest sporo, że tak powiem, dobra. Do tego producent przewidział coś, co nazwał zamrażarką, czyli taki folder, do którego możemy dodać aplikacje, które mają być ubijane w tle agresywniej niż pozostałe. Jest tryb dla graczy, jest tryb dziecięcy, jest boczny panel ze skrótami, nie zapomniano o dzieleniu ekranu, pracy w okienkach, nie zapomniano o klonowaniu aplikacji, no i niestety nie zapomniano też o dodaniu dosyć sporej, bym powiedział już nawet trochę nadmiarowej ilości dodatkowych fabrycznie preinstalowanych APK. Część z nich
oczywiście jest przydatna, jak chociażby typowa aplikacja do konserwacji systemu, do oczyszczania pamięci, usuwania zbędnych plików i tak dalej. To akurat ma sens. Jest całkiem przydatny skaner kodów QR i kreskowych. Mamy dyktafon, radyjko, pakiet biurowy. No ale mamy też kilka aplikacji, których raczej w naszym regionie się nie używa. Takie powiedziałbym, typowo chińskie apki. Co gorsza, nie wszystkie dają się tak permanentnie wywalić z telefonu. Niektóre po prostu trzeba ręcznie wyłączyć. Niektóre niestety po prostu cały czas będą nas straszyć swoją obecnością i to już nie do końca mi się podoba. Podobnie jak nie podoba mi się dosyć, powiedziałbym, swobodne, nie chcę użyć słowa niechlujne, ale swobodne to chyba dobre określenie, podejście do kwestii tłumaczenia. Nie jest źle, bo dużą część menu faktycznie przetłumaczono i to nawet poprawnie na polski, natomiast niestety, łażąc szczególnie w sekcji ustawień, co jakiś czas natykamy się na nieprzetłumaczone kawalątki. Na szczęście są po angielsku, więc większość użytkowników nie będzie miała problemu, ale mam jednak takie wrażenie, że nad przygotowaniem interfejsu zarówno w zakresie tłumaczenia na polski, jak i przygotowania całości bardziej trochę pod europejskie gusta, no cóż, producent jeszcze chyba musi troszeczkę popracować. Ogólnie ujmując, nakładka Infinixa w sumie może się podobać, szczególnie tym, którzy lubią sobie podłubać w telefonie. Nie spodoba się natomiast minimalistom, którzy lubią czystą formę Androida i lubią mieć jedynie tylko te aplikacje, których naprawdę używają i sobie samemu je zainstalować. No tutaj troszeczkę jest tak nadmiarowo. No dobra, ale jak to pracuje, moi drodzy? Smartfon oparto o MediaTeka Dimensity 920, któremu dano do towarzystwa 8 giga prawdziwego RAMu i jeszcze do tego 5 giga RAMu wirtualnego, czyli teoretycznie, tak jak to producent głosi na opakowaniu, mamy 13 giga RAMu, ale podkreślam, 5 to jest RAM wirtualny. No jak widzicie, jest też 256 giga pamięci wewnętrznej, całkiem zacnie, ale oczywiście pamięci nie powiększymy, bowiem gniazdko na karty mieści tylko dwie karty nano SIM. Do pracy smartfonu nie mam większych zastrzeżeń. Jest to wydajność, jakiej oczekujemy w średnim segmencie cenowym. Nie jest oczywiście to topowa wydajność, ale zła oczywiście też nie jest. Jest całkiem przyzwoicie. Co ważne, smartfon nawet obciążony nie przesadnie się nagrzewa i nie straszy nas throttlingiem. Benchmarki żadnego throttlingu nie wykazały. Ja również go nie odczuwałem grając na tym smartfonie, czy zapędzając go do innych, powiedzmy, trochę bardziej ambitniejszych zadań. Jest dobrze, nie za ciepło, czyli powiedzmy, że nie ma tu również na co narzekać. Absolutnie nie mogę również narzekać na akumulator w tym smartfonie. Co prawda nie ma on jakiejś przesadnie dużej pojemności, bo raptem 4500 mAh, czyli ciutkę poniżej typowej dla średniaków wartości 5000, ale po pierwsze, bateria bez problemu dźwiga ten telefon przez 2 dni. Po drugie, w menu mamy dosyć rozbudowane opcje oszczędzania energii, zarządzania energią, monitorowania zużycia energii. Po trzecie, mam wrażenie, że ten telefon jest dobrze zoptymalizowany, bo na przykład nie zauważyłem ani razu, żeby telefon jakoś dziwnie, bez powodu, nadmiernie rozładowywał się w trakcie bezczynności, a jednocześnie nie dokuczał mi nagłym, nieprzewidywanym i nadgorliwym ubijaniem aplikacji chodzących w tle. Powiadomienia przychodzą bez opóźnień, a na przykład przez 2-3 godziny ten telefon jest w stanie pokazywać cały czas 100% naładowania, bo akurat nic nie robi, został naładowany i sobie leży i czeka. Kiedy leży sobie w nocy, również poziom naładowania akumulatora nie spada w jakiś drastyczny sposób. Widać, że telefon bardzo fajnie sobie radzi z działaniem w czasie spoczynku. No a kiedy zaczniemy go używać, no to wiadomo, jak się bardzo postaramy, to i w jeden dzień baterię też da się rozładować. Ale, moi drodzy, to nie jest problem w żaden sposób dokuczliwy, bo mając tego Infinixa w zasadzie zapominacie o problemie rozładowanej baterii. W zasadzie możecie mieć ją naładowaną prawie cały czas na 100%, a już Wam mówię dlaczego. Stanie się to za sprawą tej dosyć pokaźnej ładowarki zwanej Thundercharge. 180 W mocy, całkiem solidny przewód. Podkreślam, ładowara jest w komplecie, a naładuje ona ten smartfon w niewiele ponad 10 minut i to tylko pod warunkiem, że wcześniej go rozładujecie zupełnie do zera, tak że padnie, zdechnie, wyłączy się. W praktyce, kiedy nie dopuszczacie do pełnego rozładowania baterii, tylko zawsze tam 15% sobie zostawiacie na koniec i zaczniecie go ładować, to napełni się w czasie poniżej, podkreślam, 10 minut. Czysta rewelacja, szczególnie, że ani ładowarka, ani sam smartfon podczas tego ładowania nie stają się zbyt ciepłe. Ładowarka się robi ciepła,
tak jak każda zwyczajna ładowarka. Każdy zwyczajnie ładujący się telefon też robi się cieplejszy w trakcie ładowania, ale ten, choć ładuje się w granicach 10 minut, wcale nie jest gorętszy od smartfona, który ładuje się godzinę, półtorej czy dwie. Także pod tym względem totalny sztos. Ja po prostu sobie podłączam ten telefon na chwilę przed wyjściem, zanim założę kurtkę i buty, telefon mam naładowany. Jestem tym zachwycony nawet do tego stopnia, że zupełnie przemilczam i pomijam brak ładowania indukcyjnego. Indukcji tu nie ma i zupełnie mi to nie przeszkadza, bo po co jak mam to? Zatem jeżeli chodzi o akumulator, zarządzanie energią i tempo ładowania, to jest to w tej chwili, myślę, no nie zawaham się tego powiedzieć, na początek roku 2023 mój number one. Jaram się tym jak dziecko i wcale nie zamierzam się z tym kryć, po prostu słuchajcie, tak na co dzień jest to mega praktyczne. Chciałbym mieć to w każdym smartfonie. Troszkę mniej jestem podjarany aparatami fotograficznymi. A spokojnie, nie są złe. Od razu mówię, nie są złe, ale to już jest kolejny smartfon z 200-megapikselowym aparatem, jaki mam przyjemność testować i cały czas, kurczę, ta magia tej liczby jakoś na mnie nie zadziałała. Nie są to zdjęcia super, hiper. Mam wrażenie, że te 200 megapikseli nie daje jakoś ogromnej wartości dodanej do naszych ujęć. Ten aparat jest taki, jakiego oczekiwałbym od porządnego średniaka. No i tyle. Króciutko. Zdjęcia w dzień z głównego aparatu bardzo dobre. Tych 200-megowych myślę, że nie ma sensu robić, bo raz zrobienie takiego zdjęcia, przechwytywanie ujęcia i zapisanie go zajmuje jednak dosyć długi czas, to dobre kilka sekund, plus sam rozmiar takiej fotki, no parę dziesiąt megabajtów pamięci, której nie da się powiększać, no tak troszeczkę bez sensu. Raz kiedyś, jak zamierzacie z tego zrobić jakieś, nie wiem, kropy wycinać, względnie robić jakąś ogromną odbitkę, to może mieć sens, natomiast na co dzień korzystamy z łączenia pikseli i też jest nieźle, tu w zasadzie ciężko na co narzekać, szczegółowość jest przyzwoita, kolory są oddawane jak należy, nie wybrzydza. Po zmroku ten aparat też sobie radzi, nie zauważyłem jakichś strasznych mankamentów na zdjęciach, jest ogólnie rzecz biorąc całkiem dobrze. Tryb nocny zdarza się, że uruchomi nam się automatycznie, w zasadzie wymuszany. Mamy też osobny tryb nocny w menu, jeżeli chcemy go sami wymusić, włączyć go wcześniej niż zaproponuje nam to smartfon. No i generalnie daje radę, naprawdę ze zdjęć byłem zadowolony. No nie był to poziom super flagowców, ale też go wcale nie oczekiwałem, zatem pod tym względem pełna satysfakcja. Trochę mniejsze oczekiwania miałem względem aparatu szerokokątnego, no bo wiadomo, on zawsze jest słabszy, zawsze ustępuje głównemu. No i tak też jest w tym przypadku. Zdjęcia są poprawne i tyle, natomiast po zmroku raczej korzystajcie, proponuję, z aparatu głównego, bo ten szerokokątny po zmroku, no to już tak średnio sobie daje radę. Ten aparat szerokokątny przy okazji robi również za aparat do makro i też spisuje się całkiem przyzwoicie, aczkolwiek taki sensowny dystans na zrobienie przyzwoitego zdjęcia to tak jest około 4-5 cm. Wtedy te fotki też są zupełnie dobre i w zasadzie nie ma się tutaj do czego doczepiać. Trzeci z aparatów, no to wiadomo, wspomaga na przykład portrety, no i te portrety są przyzwoite, czasem niestety aparat się gubi. Nie do końca jestem usatysfakcjonowany jakością filmów. Z jednej strony są poprawne, no i w zasadzie na tym bym poprzestał. Nie jest to poziom flagowy, bo na przykład w 4K możemy nagrywać tylko przy 30 klatkach na sekundę. Nie skorzystamy też przy 4K z HDR-u, nie skorzystamy również z ultra dodatkowej stabilizacji. Po prostu wtedy przełączy nam się automatycznie filmowanie na Full HD. A to już oczywiście możemy mieć w 60 klatkach. Producent dodał również takie gotowe szablony do nagrywania takich króciutkich klipów na różne tematy, które muszę przyznać po sklejeniu wyglądają całkiem spoko. Na plus menu aparatu mogę zaliczyć to, że możemy sobie tryby poukładać według własnego upodobania, co chcemy zostawić w zasobniku, a co chcemy wyrzucić na ten główny pasek, który widzimy koło wyzwalacza migawki. Jeżeli chodzi o selfiaczki, to jest również tak jak w przypadku głównego aparatu z tyłu. Całkiem dobrze, nie rewelacyjnie, ale w sumie narzekać nie ma na co. A aparat do selfie, poza tym, że ma dosyć rozbudowane opcje upiększania, oferuje nam jeszcze bajer w postaci lampki doświetlającej. Co ciekawe, możemy używać albo tej lampki, albo doświetlać twarz wyświetlaczem, rozbłyskiem ekranu. Osobiście wolę tą drugą opcję, daje trochę naturalniejszy efekt, ale i ta lampka czasem może się przydać. Trochę szkoda, że nie zrobiono z niej przy okazji lampki powiadomień. Nie wiem dlaczego. Jest tylko do doświetlania selfiaków, ale zawsze lepiej mieć niż nie mieć, prawda? Ogólnie z możliwości fotograficznych Infinixa Zero Ultra jestem całkiem zadowolony, szczególnie gdyby ktoś się obawiał egzotyczności marki, no to nie musi się obawiać, zdjęcia są spoko.
No i ogólnie w przeważającej większości oceny ten smartfon jest właśnie spoko. Bo tak naprawdę za, powiedzmy, największy minus tego telefonu uznałbym oprogramowanie zaśmiecone niepotrzebnymi dodatkami, które czasem w dodatku potrafią drażnić nas dosyć nachalnymi propozycjami skorzystania z nich. Drugą rzeczą, która drażniła mnie nieco w interfejsie, no to niedostatki spolszczenia, ale gdyby pominąć to i podrzucić temu smartfonowi troszeczkę aktualniejsze zabezpieczenia, to z tym interfejsem dałoby się żyć, to całkiem nie najgorzej. A całą resztą daje się żyć dobrze lub wręcz doskonale, kiedy mówimy na przykład o akumulatorze i jego ładowaniu. 180-watowe ładowanie baterii to jest po prostu totalny szczos i w tym momencie nie widzę dla Zero Ultra konkurencji. A do tego telefon jest całkiem ładny, porządnie zrobiony, robi całkiem przyzwoite zdjęcia i w sumie nie najgorsze filmy, chociaż tutaj można by było zrobić jeszcze troszeczkę więcej. Ma głośniki stereo, również nie zawsze grające perfekcyjnie, ale ma. Ma w zestawie słuchawki, również nie rewelacyjne, ale ma. Do tego ma całkiem dobry wyświetlacz, niezłą wydajność i naprawdę ja tu do zbyt wielu rzeczy nie mogę się doczepić. A cena? Moi drodzy, 3000 bez złotówki. No cóż, tanio już było. No i teraz jeszcze pytanie, czy przy takiej cenie dacie marce Infinix kredyt zaufania? Nie wiem, jak spisują się tańsze modele z tej marki, bo nie miałem okazji ich dłużej potestować. Na pierwszy rzut oka sprawiają korzystne wrażenie, no ale zobaczymy, może kiedyś się wypróbuję. Natomiast jeżeli chodzi o aktualnie topowy model w polskiej ofercie Infinixa, to myślę, że taki kredyt zaufania można mu dać. Oprogramowanie, no cóż, jeżeli producent weźmie sobie pewne uwagi użytkowników do serca, myślę, że da się poprawić. A reszty, moi drodzy, w zasadzie nie trzeba poprawiać, bo jest jak najbardziej strawna. Powiem wam szczerze, nie narzekałbym, gdybym musiał takiego smartfona używać dłużej. To całkiem fajne urządzenie w miarę znośnej cenie. A zatem pierwszy smartfon Infinixa, jaki przetestowałem, wzbudził we mnie raczej pozytywne uczucia. I miejmy nadzieję, że tak pozostanie, czego sobie Infinixowi, jak i ewentualnym nabywcom smartfonów tej marki z całego serca życzę. A teraz dziękuję wam za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia. Cześć!